Mamy już bardzo wiele oznak tego, że w naszym kraju wzrasta liczba osób starszych. I w roku 2020 prawdopodobnie ponad 25% społeczeństwa to będą osoby, które mają 55 lat i więcej. Prognozy demografów są takie, że w roku 2050 jedna trzecia mieszkańców naszego kraju to będą ludzie, którzy będą mieć 65 lat i więcej. To jest bardzo dużo. Wydłuża się przeciętny czas trwania życia. Dzisiaj Polacy, mężczyźni dożywają 70 lat i więcej, i oby tak było, a kobiety 80 lat. Te dane powinny nam dawać do myślenia, że oto osoby starsze będą wymagały nie tylko opieki, ale też będą wymagały wsparcia, będą wymagały i oczekiwały tego, że będziemy aktywizować na miarę ich doświadczeń, ich możliwości, te funkcje, które do końca naszego życia są ważne. A więc chcemy pokazywać na studiach podyplomowych, że możemy w sposób różnorodny pracować z osobami starszymi. W ramach studiów podyplomowych nawiązaliśmy współpracę z Angel Care Centrum Seniora. Będziemy tam realizować nasze warsztaty. Nasi słuchacze studiów podyplomowych będą mieli tam praktyki, możliwość zobaczenia, jak w nowoczesny sposób można sprawować opiekę, zajmować się, ale też w jaki sposób można wszechstronnie rozwijać się dzięki kontaktom z osobami starszymi i dzięki temu, że te osoby starsze też mogą nam pokazać swój świat, a ten etap życia czeka każdego z nas i warto taką wiedzę posiadać. Asystent seniora, ja sądzę, że będzie to kluczowa kompetencja w XXI wieku, jaką będą ludzie musieli posiąść, ze względu na to, że liczba, tak jak powiedziałam, osób starszych jest coraz większa i rynek pracy dla asystentów seniora też będzie się dynamicznie rozwijał.